Witajcie, kochani. Dziś zabieram was na rejs z Baltic Queen do stolicy Estonii, Tallina. Pokażę wam też co nieco archipelagu sztokholmskiego i trochę samego statku. Masa ciekawych rzeczy do zobaczenia, więc ruszajmy. Ruszamy ze Sztokholmu w pochmurny wiosenny dzień. Po odprawie sprawnie wchodzimy na statek Baltic Queen. Jest to jeden z większych statków tego estońskiego armatora. Pogoda niestety nie rozpieszcza, pada deszcz, ale mimo to myślę, że będzie interesujące. Sam statek wydaje się być ogromny, a tak wygląda standardowa kabina. Zostawiam plecak i ruszam na obchód statku. Archipelag sztokholmski jest największym w Szwecji, a także jednym z największych na Bałtyku. Rozciąga się na długości 60 km na wschód od Sztokholmu. Niestety deszczowa aura nie pozwala na podziwianie jego piękna w pełnej krasie.
Mamy prom samochodowy łączący wysepki w archipelagu, a także za chwilę wojskowe obiekty, które miały kiedyś za zadanie chronić drogę morską do stolicy Szwecji. Statek ma dość szeroką ofertę zakupowo-rozrywkową, a także restauracyjną. Każdy może znaleźć coś dla siebie, aby miło i przyjemnie spędzić podróż. Dla wielu cenną sprawą są też zakupy w sklepie bezcłowym, gdzie ceny są jednak niższe niż na lądzie. Nie będę zagłębiać się w przedstawianie oferty armatora, bo nie o to przecież tutaj chodzi. Jest to raczej forma ciekawostki dla tych z Was, którzy nie mieli okazji takim statkiem podróżować. We like to party.
całonocnej podróży, wczesnym przedpołudniem, dopłynęliśmy do portu w stolicy Estonii. Tallinn to miasto o długiej historii. Miasto już w X wieku było silnym ośrodkiem gospodarczym. Na przestrzeni swoich dziejów wielokrotnie przechodziło z rąk do rąk i często zmieniano jego nazwę. Kalevan Lina, Koływań, Rewal w różnych wariantach, Lindamisa to tylko część z nich. Miastem rządzili Estowie, Duńczycy, zakon kawalerów mieczowych, zakon krzyżacki, Szwedzi, Rosjanie. W 1918 roku, po ogłoszeniu niepodległości Estonii, miasto ostatecznie uzyskało swoją obecną nazwę, którą tłumaczy się z estońskiego jako miasto duńskie. Tak bogata historia pozostawiła w mieście sporo zabytków. Należą do nich m.in. zamek Tompea, obecnie siedziba parlamentu estońskiego. Obecnie najstarszy gotycki ratusz w regionie bałtyckim z przełomu XIV i XV wieku. Mury starego miasta wraz z basztami, kościół świętego Mikołaja, kościół świętego Olafa z tarasem widokowym na wieży mierzącej niegdyś 159 metrów, zbudowany w XV wieku. Była to wówczas jedna z najwyższych budowli w Europie, a może i na świecie. Po pożarze odbudowana dziś mierzy jedynie 123 metry. Sobór świętego Aleksandra Newskiego z końcówki XIX wieku, obecnie prawosławna katedra. Kościół pod wezwaniem świętego Olafa, króla Norwegii, jest położony w miejscu, które jeszcze przed podbojem przez Duńczyków w 1219 roku było placem targowym skandynawskich osadników. Pierwsza wzmianka o tym kościele pochodzi z XII wieku, a z jego budową związana jest legenda mówiąca o jego budowniczym. Otóż mieszczanie postanowili na cześć swojego miasta zbudować kościół, jakiego jeszcze świat nie widział, z wieżą do samego nieba. Długo szukali mistrza, który podjąłby się takiego zadania. W końcu znaleźli młodego mistrza Olafa. Zbudował on kościół taki, o jakim marzyli mieszkańcy. Kończąc pracę, mistrz na samym szczycie wieży spojrzał w dół na maleńkie sylwetki ludzi i stracił równowagę, po czym runął na ziemię. Z ust martwego mistrza wypełzła żaba i żmija. Od tamtej pory mieszkańcy nazywają kościół imieniem budowniczego.
Budowę murów mińskich rozpoczęto w 1265 roku. Powstawały one etapami z lokalnie występującego wapienia. Początkowo miały wysokość około 5 metrów i grubość dochodzącą do 2 metrów. Na przełomie XIV i XV wieku dobudowywano baszty, których liczba w 1413 roku przekroczyła 30. Ostatecznie w XV wieku mury osiągnęły dzisiejszą wysokość 16 metrów i grubość 3 metrów. Natomiast baszty dochodziły nawet do wysokości 22 metrów. W murach znajdowało się 6 bram, do których prowadziły zwodzone mosty nad miejską fosą. Do dzisiejszych czasów przetrwały jedynie 4 bramy, 2 w mieście górnym i 2 w mieście dolnym. Obszar Starego Miasta ma powierzchnię 113 hektarów. Takie piękne widoki możemy podziwiać zupełnie za darmo z tarasu widokowego w Górnym Mieście. Tallińska Starówka w 1997 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tego tarasu, kochani, możecie podziwiać przepiękną panoramę Dolnego Miasta. Thank you.
zamek Tompea. Pierwsze wzmianki o tym miejscu pochodzą z 1219 roku, kiedy to wojska duńskie pokonały Estów i zdobyły miasto. W tym czasie prawdopodobnie powstał pierwszy murowany zamek, w którym ulokowano komturię zakonu kawalerów mieczowych. Nieco później, w 1238 roku, pokonani zakonnicy byli zmuszeni oddać miasto i zamek królowi Danii. Pod rządami Danii warownia pozostawała do 1346 roku, kiedy to Estonia została sprzedana zakonowi krzyżackiemu. Krzyżacy przystąpili do przebudowy zamku i rozbudowy miasta. Wtedy to dodano do zamku wieżę zwaną Długi Herman. Następnymi gospodarzami zamku byli Szwedzi, którzy komturię przebudowali na rezydencję gubernatora. Dalszych zmian dokonywali Rosjanie od 1710 roku. Ostatecznie przebudowano zamek w pałac. Mieściły się w nim kwatery mieszkalne gubernatorów i urzędy. Po 1918 roku, po ogłoszeniu niepodległości przez Estonię, w zamku mieści się siedziba Parlamentu Republiki. Sobór Świętego Aleksandra Newskiego powstał w końcówce XVIII wieku z inicjatywy rosyjskiego gubernatora Estonii. Miał podkreślić zwierzchność Rosji i pomóc w rusyfikacji Estończyków. Na przestrzeni lat pojawiały się koncepcje jego przebudowy, na przykład na planetarium. Był czasowo zamykany i rozważano jego rozbiórkę. Uratowały go protesty prawosławnej ludności Estonii. Ostatecznie został przekazany w ręce etnicznie estońskiej parafii i zezwolono na jego dalsze funkcjonowanie. Od 1990 roku jest katedrą metropolitarną estońskiego kościoła prawosławnego w Patriarchacie Moskiewskim.
zaraz na starym rynku przy ratuszu. Jest to jedyny zachowany ratusz gotycki w północnej Europie. Budynek ten również znalazł swoje miejsce na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Budynek jest uważany za jeden z symboli miasta. W miejscach miasta, na różnych budynkach widać ślady hanseatyckiej przeszłości miasta, o jak na przykład na tym.
taką mamy pogodę. Pięknie. Kilka ciekawostek na temat Tallina. Miasto to szczyci się najdłużej działającą ciągle apteką od czasów średniowiecznych. Tallin znajduje się na 7. miejscu listy najinteligentniejszych miast świata. W 2011 roku wraz z fińskim Turku było europejską stolicą kultury. Tak właśnie powoli dobiega końca krótka wizyta w Tallinie. Przemoczony od deszczu wracam na statek. Mimo niezbyt sprzyjającej aury wracam zadowolony. Mam nadzieję, że i wy co nieco zobaczyliście i udało mi się was zachęcić do wizyty w tym wspaniałym mieście. Na koniec jeszcze kilka kadrów miasta od strony morza. W oddali widać jeszcze jedną z licznych atrakcji miasta. Jest to wieża telewizyjna. Thank you.
słońca, serdecznie zapraszam na kolejne filmy. Zachęcam też do zasubskrybowania kanału i włączenia powiadomień.